Wyniki cieszą nas, są zadowalające, dlatego że niszczenie komórek, nawet w układzie poza organizmem, w 80%, oczywiście są to komórki nowotworowe, jest wynikiem, który powoduje, że chcemy dalej to badać. Na pewno bardzo istotne są te wstępne warunki, czyli dobór odpowiedniej temperatury, który wpływa na ten układ białkowo-cukrowy tak, że on staje się selektywnym preparatem, czyli nie uszkadzającym komórek prawidłowych.